Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Paladynie i na tym Paladynie wczoraj, jak sami zresztą możecie zobaczyć tutaj w opisie, minął rok gry. 6 grudnia 2019 roku zaczęliśmy grać na tym Paladynie. Tak naprawdę to był start tego serwera, więc równo ze startem zaczęliśmy. No i dzisiaj stwierdziłem, że zrobię takie podsumowanie, jak po tym roku ta postać wygląda. Coś takiego jak było na berserku. Oprócz tego, oczywiście, wejdziemy sobie do lożków standardowo i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, może zaczniemy od tego, jak generalnie postać ogólnie wygląda, jeżeli chodzi o statystyki, o level. No 422 poziom, jak sami widzicie, więc no naprawdę myślę, że spoko jak na rok gry, wydaje mi się, że nieźle. Nie pamiętam, jak tam było na Berserku, jak ktoś chce, to może znaleźć ten film i porównać jakby, bo teraz nie jestem w stanie się tam określić. Na pewno było, wydaje mi się, że był mniejszy ten level mimo wszystko, albo może coś koło tego. W każdym razie, no teraz każda postać następna będzie levelować jeszcze szybciej. Pamiętamy, że na Berserku długo nie było eventów trzydniowych, tylko były dwudniowe, nie było kalendarza itd. itd. Więc po prostu, no, ten Berserk na pewno levelował wolniej aniżeli taki Paladyn. Chyba nawet razem z Paladynem weszły te pakiety tutaj startowe, te pierwsze trzy, więc chyba no, ten początek był bardzo, ale to bardzo mocny, jeżeli chodzi o tego Paladyna. Z tego co kojarzę, coś tak, jakoś tak w grudniu właśnie to weszło, rok temu, hmm, więc no, na pewno ten Paladyn ma o wiele łatwiej, jeżeli chodzi o levelowanie, tak samo jak i każda kolejna postać. I teraz tak, jeżeli chodzi o statystyki, no jak widzicie, prawie 46 tysięcy siły, 40... No dobrze, prawie 46 tysięcy, natomiast 12 tysięcy w podstawie. No i tutaj, jeżeli chodzi o HP, 34 tysiące 4,5 w podstawie. Możemy teraz włożyć tak naprawdę tego Golda, którego tutaj już zbieram od dłuższego czasu. Jak widzicie, już mam prawie 10 miliardów uzbieranych, bo zbierałem sobie na jakiś odcinek specjalny. Ale chyba na berserku mam 8,5 miliarda, więc już tam będę zbierał dalej. Natomiast tutaj, jak i tak mamy wejść w lochy, to mogę na spokojnie sobie to po prostu dołożyć te, te statystyki tutaj i będziemy wtedy wiedzieć, no wiadomo, dojdzie nam tam 820 podstawy w to HP, tak jak Wam już mówiłem na poprzednich odcinkach teraz dążę do tego, żeby tego HP mieć około 9000 i potem dalej sobie będę próbował coś tam w siłę lecieć więc no spoko, nie? Spoko, że tego golda spoko te podstawy wydaje mi się, że wyglądają też tego golda spoko, że tyle odłożyłem no bo teraz zobaczcie jak to ładnie idzie no już mamy 35000 tego HP, już nam pękło w tym momencie no i jeszcze mamy 3,5 miliarda, może tam z miliard sobie zostawię, albo nie, z 200 milionów sobie zostawię, yy, będę znowu zbierał, bo fajnie tak sobie pozbierać i, i za jednym zamachem tych statystyk naprawdę dużo władować. Więc tak, jeżeli chodzi o statystyki, jeżeli chodzi o ranking serwera, zaraz do tego przejdę, jesteśmy drudzy, jak sami zresztą już widzicie w tym momencie. Wydaje mi się, że moglibyśmy być pierwsi i właśnie tutaj jeżeli chodzi no i mamy 5340 tego HP w tej podstawie, więc naprawdę sporo nam doszło. No i tak jak mówię, no teraz lecę do 9000 HP, potem raczej tą siłę będę dalej kontynuował. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o ranking, no to tak wygląda serwer. Generalnie, jak sami możecie zauważyć, no jesteśmy na drugiej pozycji, mamy dość sporą przewagę nad top 3. Natomiast tracimy dużo do top 1. Tutaj jest różnica względem berserka, no bo tam top 1 już było po tym roku. No ale co? No, wydaje mi się, że jednak jest możliwość tego Antoniaku tutaj złapać, jeżeli byśmy go poatakowali. No, on sobie zrobił tą przewagę do strasznie dużą tej czci. Natomiast teraz idziemy już praktycznie jak równy z równym, i wydaje mi się, że gdybym go poatakował, to faktycznie mogłoby coś z tego być. Ale no, nie będę tego robił. Jesteśmy w jednej gildii. Jest taka zasada, można powiedzieć, niepisana, że no osoby ze swojej gildy się nie atakuje, chyba że tam do klasera czy coś. No bo po prostu yy, atakując teraz Antoniako zabierałbym mu cześć, no a wiadomo, że... Yy, I też nie wiem, czy bym wszystko wygrywał, raczej to by było takie pół na pół, yy, więc no wiadomo, żeby mu ten ranking, nazwijmy to, utrudniał. Także na razie się w, z tym wstrzymam, yy, natomiast wydaje mi się, że faktycznie jest już możliwość tutaj powoli wbicia na to top 1, na pewno jak jeszcze troszkę gemy wymienimy i tak dalej, i tak dalej. Yy, I teraz właśnie odpowiedź na pytanie, czy ten Paladin faktycznie jest taki zły, jak dużo osób mówi? No nie jest zły, jest yy, bardzo złą klasą, jeżeli chodzi o lochy i leveluje Chyba najwolniej ze wszystkich klas postaci. Można powiedzieć, że delikatnie na równi z Wojownikiem, ale chyba Wojownik jednak te lochy robi szybciej. Natomiast Paladyn, gdy już Przejdziemy ten etap, tak powiedzmy Do czterysetnego poziomu, gdzie te lochy dają Faktycznie najwięcej expa i potem już się Zacznie takie żmudne robienia awki i tak dalej To ten Paladyn naprawdę około, na oko o tym Czterysetnym poziomie jakby zwraca się To nasze cierpienie w lochach i naprawdę W tym PvP jest mocny i powiedziałbym Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że Jest to najmocniejsza klasa w PvP mm, Zaraz przed Wojownikiem, jest tam między nimi nieduża Różnica, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest Paladyn właśnie lepszy i też nie wiem, Skąd taka nagonka na niego, że on jest zły, że to, że tamto, wydaje mi się, że przez Maćka troszeczkę, bo on jednak był takim wpływowym człowiekiem, jeżeli chodzi o community SFA, i po prostu on powiedział, że Paladyn to sywi, tyle i tak już się przyjęło, tak już zostało. No, a tak jak mówię, no, wydaje mi się, że w tym PvP naprawdę jest w porządku. Nie wiadomo, że PvP w no to jest na wyższym poziomie. Kto więcej krytów zrobi, ten wygram. I niezależnie jaką klasą postaci. No, i dużo się opiera właśnie na tym szczęściu. No, ale mimo wszystko wydaje mi się, że on jest on faktycznie mocny, co już wam na poprzednich odcinkach pokazywałem. Jeżeli chodzi o pupilę, no to jesteśmy na piątej pozycji. Mamy złapanych 99. Jeszcze nam brakuje bodajże pupila tutaj z nowego roku, czy tam z Sylwestra. Dokładnie Sylwester i Nowy Rok. I już będziemy mieli setkę, więc też to wygląda nieźle. No tutaj ten powoli tego Paula Terra doganiają wszyscy, więc niedługo on spadnie, bo wiemy, że był bugowany i miał tej czci bardzo dużo, teraz już ma jej mniej względem innych i powoli go wyprzedzimy. No te pupile to ja tutaj sobie klikam od lewej do prawej, więc tam jakby nie zależy mi bardzo, żeby to jakoś było super. No i jeżeli chodzi o gildię, no to jesteśmy pierwsi, ale tutaj się skupiamy tylko na naszej postaci, więc głównie gracze i pupile nas interesują. No i tak, jeżeli chodzi o runy, no to już mamy Max, jeżeli chodzi o twierdzę, no to ta postać jest bardzo dobrze rozbudowana, właśnie w tej twierdzy o wiele lepiej aniżeli chociażby Berserk, no jak sami widzicie Skarb na poziomie 45, kopalnia poziom 40, tutaj mi troszeczkę drewna brakuje, żeby było na 41. No ale generalnie, sami widzicie, że ta twierdza jest no mocarnie rozbudowana. Mocarnie się tutaj na tym skupiłem. Podziemia tak samo, już mamy 29. kopalnię złota. Kurde, nawet nie wiedziałem, że już tak, tak to poszło. No i jak widzicie, brakuje nam troszeczkę dusz. Niecałe 60 milionów, żeby właśnie kolejną postawić, już 30. Nie wiedziałem, powiem Wam, że nie wiedziałem. Myślałem, że ta kopalnia jest tam na około 24 poziomie, a tutaj już tak się to rozwinęło, nawet nie wiem kiedy. No i okej, okay, jeżeli chodzi o właśnie tę twierdzę, tą twierdzę i podziemia, no to tak to wygląda, także jest to nieźle. Nic nie buduję, bo nie chcę tutaj tracić tych właśnie tego drewna. Chcę tutaj sobie dozbierać i po prostu tą kopalnię polecieć dalej. No i co więcej, jeżeli chodzi o taką typową postać, to chyba tyle. Pupile mogą Was interesować. Wygląda. To w ten sposób, tutaj, tak to chcę to sobie może zatrzymać, jak to wygląda, to jedzonko jak to nakarmiliśmy. Powiedzmy, dzisiaj już nie możemy nic nakarmić dokładnie, więc po prostu, no, tak to wygląda. Jako postać, którą mamy, minutę już mamy siódmą, ale okej, okay, aurę mamy dwudziestą szóstą, i pół, tak naprawdę, i tyle, nie tyle. Osiągnięć tutaj mamy dwa. Nie 99,14 to mamy premii do PD. Natomiast osiągnięć mamy 66 na 80, i tyle, nie? Jakby, jakby nie wiem, co tutaj mogę więcej powiedzieć. No bo tak ta postać wygląda po roku i jednym dniu dokładnie. Bo wczoraj nie miałem jak tego nagrać, więc po roku i jednym dniu, właśnie gry na tej postaci regularnej. Tak samo zresztą jak na berserku, i w zasadzie tyle, nie? W zasadzie tyle. Nie ma co tutaj więcej gadać. I teraz sobie wejdziemy do loszków Do tych loszków wejdziemy sobie, tak można powiedzieć, delikatnie. Kurde, no i zapomniałem wam powiedzieć, dobra zanim wejdziemy do lożków. Pamiętamy, mamy challenge, zapomniałem o tym powiedzieć w ogóle na początku i mniej osób na pewno teraz usłyszy. Mamy challenge, mamy challenge, który chcielibyśmy 10 tysięcy subskrypcji, ja bym chciał do końca grudnia, jak widzimy już prawie 1 trzecia miesiąca minęła, w momencie wrzucenia tego filmu zakładam, że tam będzie około 9200 tych subskrypcji, więc brakuje nam jeszcze 800, także uruchamiajcie inne konta, polecajcie znajomym, rodzinie, wszystkim, żeby po prostu subskrybowali ten kanał i może do końca tego grudnia faktycznie uda się Przebić tą magiczną liczbę 10 tysięcy subskrypcji. Powinienem to powiedzieć na początku, no ale zapomniałem, yy, więc po prostu. Byłoby mi miło, nie? 800 subskrypcji w 3 tygodnie będzie ciężko, ponad 3 tygodnie. No ale mimo wszystko mam nadzieję, że może się faktycznie uda. Oprócz tego, zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, bo kciuki w górę bądź też w dół jakby pozycjonują filmy wyżej i więcej osób go na pewno zobaczy. Tak więc będzie spoko, żebyście to zrobili i zostawili. I chyba tyle z takich ogłoszeń. Także wchodzimy w Lochy. No i tutaj mamy maga. Mamy maga, który nas ma z tego co wiem na Hita dokładnie a my musimy go tutaj jednym krytykiem zabić czyli musielibyśmy walnąć 43 miliony w niego co raczej na ten moment nie jest wykonalne no widzimy tutaj 30 milionów no ale chyba jeszcze więcej nie jest zwłaszcza że ja teraz ładuję w HP zamiast tutaj w, w te nasze w tą naszą nieszczęsną siłę tak więc też na pewno mnie bijemy także na razie nie ma w ogóle co tutaj do niego robić podejścia mamy Hadesa Hades zobaczymy czy on jest faktycznie do zrobienia czy jeszcze nie no jak widzimy zbijamy mu tutaj ponad połowę HP jest to z więc no ten fireball na pewno sporo robi w zwiadowców tam było 140 milionów no wiadomo jakby nie zrobił 123 miliony jakby nie zrobił jakichś tam yy, wielu uników to powiedzmy, że może by faktycznie coś było do zrobienia 60 milionów. Yy, no ale jeżeli, jeżeli robi te uniki, no to na pewno będzie to ciężkie musiałby zrobić mniej uników aniżeli Fireball zabrał mu HP, żeby to jakoś tam powiedzmy względnie wyglądało no ale dobra, powiedzmy, że do 4600, około 100 grzybków na niego zużyjemy i lecimy dalej na każdy, na każdy taki loch, który faktycznie jest tam jakiś cień szansy na pokonanie go, będziemy sobie zużywać właśnie 100 grzybków, bo też ten odcinek nie ma być taki typowo w lochy, tylko właśnie głównie żeby porównać tą postać jak ona wygląda po roku, no i co 422 level po roku, oczywiście zaznaczam, że od 400 levela idę Golda, tak jak to ma miejsce na moich postaciach, więc no tutaj na pewno ten level by był większy, jeżeli bym w tego golda nie szedł. Tylko w expano, No ale też statystyki by były na, pe na pewno o wiele mniejsze. Więc po prostu tak to wygląda, ale i tak jestem zadowolony, ta postać jest silna i tak dalej, więc na pewno jest git. Dobra, tu mi się skończyła warta, więc od razu sobie machnę na kolejną godzinkę niech będzie i dobra, lecimy to w ten sposób i jeszcze mamy 47 w tym momencie prób, żeby tego Hadesa spróbować pokonać. No jak sami widzicie, jest to bliskie i na pewno już na dniach na dniach, no może bardziej na tygodniach, już będziemy w stanie go faktycznie pokonać. No ale na ten moment jeszcze troszeczkę brakuje. No tam było 60 milionów. Chętnie bym obejrzał tą próbę, ale za szybko klikam, żeby w ogóle było to mm, faktycznie do zobaczenia i do obejrzenia no ale okej, okay, lecimy dalej, jedna, dwie 2, 1, 0 i koniec 4600 grzybów, no i nie pal tego maga nie ma szans y, polecimy sobie teraz tutaj, karuzela z idolami to jest Alvaro, Alvaro to jest mag y, no i czy tego Alvaro faktycznie już jesteśmy w tym momencie w stanie pokonać y, wydaje mi się, że nie, no bo on jednak nas praktycznie one shotuje, chociaż pamiętam, coś kojarzę, że na poprzednim odcinku y, była taka próba, gdzie faktycznie y, w sensie inaczej, że są jakieś szanse, jeżeli by była idealna próba, y, żeby go pokonać, ale nie wiem, czy to się uda w tym odcinku, czy już jesteśmy na tyle mocni czy nie, no władowaliśmy w to HP no mówię, tutaj HP to akurat nie, nie robi wielkiej różnicy, bo oni i tak biją naprawdę bardzo dużo tutaj bardziej ta siła by nam na pewno pomogła no ale w PvP HP robi bardzo dużo dla Paladyna, więc, więc jakby no to HP jest ważne, żeby tam jakoś blisko tej siły trzymać, właśnie to HP dlatego ja się zdecydowałem na właśnie taki rozstrzał 12 w podstawie siły 1000 no i 9 w HP i sobie do tego powoli dążę, dalej tam będę dążył do 15, 12, i tak dalej, i tak dalej, nie? Yy, to raczej łatwo policzyć, wydaje mi się. No i dobra, i kolejna setka poszła, niestety nie padł. Lecimy dalej. Tutaj mamy tych jeźdźców, ich to chyba w ogóle nawet nie ma co 100 grzybów marnować, yy, bo oni tutaj, no, jak sami widzimy, w ogóle ciężko, żeby do połowy zeszło. HP, yy, także olejemy ich, nie będziemy lecimy dalej. Tutaj też nie ma co. Szkoła magii, mamy demoralizatora, yy, to jest zwiadowca. I wiecie co? Wydaje mi się, że jego dokładnie jesteśmy w stanie pokonać. No i padł dość szybko yy, demoralizator cyk Tutaj mamy dwa lochy, które były na poprzednim odcinku, to je ja na razie yy, pominiemy. O, i właśnie, kilka osób mi pisało, żeby lochy pokazywać od razu po ubiciu, nie czekać na koniec odcinka. Mm, więc spoko, mogę tak zrobić, zobaczymy jak to tutaj wyglądało. Wojownik nie za wiele, Magoś też nie za wiele, 589 milionów. No i Kunegunda, kolejny dzień Negundy, kolejny raz zbiła yy, prawie 600 milionów HP, nie? Więc dobra, mogę tak robić, że będziemy od razu po wygranej oglądać. Yy, w sumie mi to wszystko jedno, nie? Ale zawsze już się tak po prostu przyzwyczaiłem, że pokazuje na końcu odcinka, ale też to jest dobre w sumie, że, że mogę pokazywać od razu po wygranej, bo nieraz na końcu odcinka zapominam y, pokazywać tych lochów i po prostu kończę ten odcinek i tak to wygląda, natomiast teraz mogę faktycznie jakoś tam y, pokazywać to od razu i nie zapomnę, nie? Dobra, więc teraz mamy strażnika Złotego Jaja i on to jest bojownik, no i jak sami widzimy też tutaj mu za wiele nie zbijamy y, ten demoralizator w ogóle padł bardzo szybko, to też jestem zdziwiony, ale to był zwiadowca, nie wiem czemu ja go zostawiłem bo raczej było oczywiste, że on padnie szybko. No i dobra, mamy teraz tego, tego strażnika złotego jaja. Nie wiem, ile miałem grzybów na początku. Powiedzmy, że jeszcze z 50 i lecimy dalej. Tak jak mówię, no nie chcę tutaj wydać nie wiadomo ile, bo te lochy na tym paladnie były nie tak dawno. To jest w dalszym ciągu paladen, więc tych lochów nie robi wcale jakoś wow, super szybko. To druga sprawa. No i trzecia sprawa, że to jest głównie odcinek, żeby właśnie mm, pokazać Wam, jak to wygląda po roku. To już się w sumie powtarzam. No ale po prostu tak jest. Um, jakie są plany na następne odcinki? Może was to ciekawi na ten tydzień generalnie? Na pewno chciałbym jeszcze sobie zrobić. Dobra, już przesadziłem. Chciałbym jeszcze nagrać tutaj z. tego landera możemy spróbować. złowcy. Prawdopodobnie nagram jutro, bo tamtych lochów jestem w stanie na pewno troszkę zrobić mimo wszystko. Um, co jeszcze bym chciał nagrać? Chciałbym nagrać pytanka od widzów, yy, tylko że. Na Discordzie, zrobię wam post na Discordzie, gdzie po prostu napiszę żebyście zadawali pytania, bo wiem, że jak robię na jakimś konkretnym serwerze To może akurat mało osób na nim grać i nie każdy będzie w stanie zadać to pytanie Żeby zadać to w ogóle trzeba mieć konto, na 10 levelu nie każdemu się tam może chce, mimo że teraz to wiadomo chwila moment Ale, ale nie każdemu się może chce zakładać, a na Discordzie kto będzie chciał to zada I te pytania będą po prostu mam nadzieję w odcinku jakoś tam to zrobimy więc hmm, będę coś takiego chciał zrobić mam nadzieję że w tym tygodniu zobaczymy jak tam wyjdzie z czasem jutro będzie łowca w środę nie wiem czy coś będzie na pewno jeszcze będzie jeden odcinek z berserka tam będzie 10 miliardów golda które sobie uzbieram prawdopodobnie za kilka dni więc też na pewno z tego jakoś postaram się w tym tygodniu nagrać żeby to jakoś żeby to jakoś wyglądało nie hmm. Taki jest pomysł, tak się teraz zastanawiam, bo w sumie to łowca, te pytania ewentualnie i nie wiem czy coś jeszcze nie miałem w planach, tylko możliwe, że mi wyleciało z głowy, no ale łowca i ten berserk wydaje mi się, że, wydaje mi się, że to są pewne jakby pewne postacie, które się jeszcze pojawią w tym tygodniu, no a dalej sobie zobaczymy, jak to oczywiście wyjdzie. Dobra, trzynaste piętro nie do zabicia, no i teraz zobaczmy nordyckich bogów. Mamy Tora, na niego też w sumie możemy ze stówkę, bo on też jest taki, powiedzmy, możliwe, możliwe że do zrobienia. I tak, no jeżeli chodzi o plan na ten tydzień, to tak mi się wydaje. Jedyne co jest pewne to jutrołowca, Jeżeli oczywiście tam mi nic nie wypadnie i tak dalej, to w planach mam nagrać jutrołowce. no a dalej to nie wiem, dalej może być... Może być różnie i może być ciężko. Z przewidzeniem tego na tym na berserku mam chyba 8,5 miliarda golda, więc tam do piątku może jakoś uzbieram te 10 miliardów, żeby, żeby był odcinek. Co tam jeszcze? No te pytanka to w zasadzie tylko kto chce w ogóle to może jeszcze ma czas wbić na Discorda dla widzów, żeby się załapać na te pytania, jeżeli byście chcieli. No bo wiadomo, że, że jakby jak tam dam post, to będziecie to po prostu do mnie pisać z tymi pytaniami. I co tam jeszcze jest? No i ten łowca, na no łowcy no to w sumie już nawet dzisiaj miał być łowca, gdyby nie to, że mija faktycznie rok na tym Paladynie i że chciałem nagrać ten odcinek, to już dzisiaj bym nagrał łowce więc więc no tak to, tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Mamy tego Tora no już znowu stówkę żeśmy przekroczyli niestety nie nie są do ubicia. Spoko. No wejdziemy sobie jeszcze tutaj do tego esterosu. Zobaczymy, czy ten Guroaz już jest do pokonania. Czy niestety jeszcze nie. Zobaczymy tak samo około stówkę na niego grzybków tutaj. Jeżeli nie, to na sam koniec do tornada. Może tego tornada delikatnie przepchniemy. A może tornado by zostawić na jakiś inny odcinek. Mamy już 17 minut. Mm, nie wiem w sumie. Może by faktycznie to tornado zostawić? Yy, zobaczymy jak tam wejdziemy i zobaczymy czy jak to będzie szło. Jeżeli będzie jakiś tam yy, większy opór, no to faktycznie to tornado zostawimy na jakiś tam kolejny odcinek, mimo że już też się będziemy zbliżać tutaj na pewno powoli do zamknięcia właśnie tego tornada, yy, więc tak to wygląda. No tego góroła za myślę, żebyśmy pokonali, jakbyśmy przycisnęli. Yy, no bo tu jednak Kunegunda musi podziałać, musi zrobić jakieś tam mocne rzeczy, czyli uniki po prostu, to co umie robić najlepiej, no i ten z myślę, żeby faktycznie padł, ale nie wiem, no na razie jak sami widzicie nie jest to wcale takie proste, raczej mu tutaj około połowy HP zbijamy, więc dobra, olewamy go, no i wejdziemy do tego tornada jeszcze, tak powiedzmy, na szybko, no już tutaj bliska próba pierwsza, więc wydaje mi się, że to jest co prawda wojownik i to jest blog, ale wydaje mi się, że on padnie jakoś w miarę szybko, no dokładnie, padł, teraz co, teraz mamy zwiadowcę, który też raczej padnie, można powiedzieć, że w miarę Szybko. No, mamy trochę tego miejsca, więc możemy troszeczkę poklikać tego tornada, jakby nie było. Teraz jest znowu wojownik, no ale jak widzicie, nie pada to jakoś tam wcale grzyb za grzybem, więc, więc nie jest to wcale takie proste. A na pewno jeszcze jakiś odcinek, w którym poświęcimy tylko i wyłącznie czas na tornado, właśnie na tym paladynie, na pewno jakiś taki będzie i się pojawi. Dobra, no teraz mamy kolejnego wojownika. Ok, wiecie co, nie będę tego klikał, nie będę przedłużał sztucznie, nie śpieszy nam się z tym. A tak jak mówię, no jeszcze odcinek na pewno jakiś tam wleci. To może iść do kibla. Tu same za dyszkę, więc niech będzie za piątkę też, bo miejsca to akurat my mamy sporo. Dobra, wiecie co? To sobie tu położę i to sobie tu położę, bo od razu broń też pójdzie do kibla jeszcze dzisiaj, bo jeszcze dzisiaj nic nie wrzucałem. No i okej, okay, to by było na tyle. Poszedł nam tak naprawdę jeden loch i troszkę tych tornad, więc nie za wiele, ale gidno. Tak jak mówię, no głównie to miało być przedstawienie, właśnie Paladyna, jak to wygląda po roku. Ja Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o zostawianiu subskrypcji z dzwoneczkiem. Nawet możecie spać ukąd jak chcecie, byle dobić to 10 tysięcy, nie wiem czy to w ogóle jest legalne czy nie, ale i tak wszyscy tak robią, że, yy, że bardzo dużo osób subskrybuje z kilku kont, oczywiście zawsze możecie powiedzieć, że to mama ogląda, tata czy ktoś yy, także po prostu zostawiajcie te subskrypcje z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, bo tak jak mówię, planuję nagrać takie pytanka yy, od widzów właśnie z Discorda, więc będziecie się mogli załapać Oprócz tego yy, zostawiacie lajka like pod tym filmem albo dislike jak tam chcecie, bo to też pozycjonuje film. I tyle. Ja Wam raz jeszcze dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.